Teraz poproszę pana profesora Krzysztofa Formickiego z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie o rozpoczęcie prezentacji pod tytułem Akwakultura środowiskowa, elementem ochrony bioróżnorodności ekosystemów wodnych. Bardzo proszę, panie profesorze. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Razem z panem profesorem Zakęsiem, którego widzieliście państwo przed chwilą, i z panem doktorem Kasprzakiem przedstawimy to zagadnienie na przykładzie projektu, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu operacyjnego Rybactwo i Morze, priorytet drugi. Projekt jest realizowany od 2018 roku i trwa dalej w konsorcjum, gdzie konsorcjanci to Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie, Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Koszalinie, Gospodarstwo Rybackie pana Leona Momota, no i Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa. Jeśli chodzi o wykonawców projektu ze strony ZUT-u, to ta lista jest państwu przedstawiona. Będę na ograniczenie czasowe, no, będę jej przedstawiał w szczegółach, wybaczcie państwo. Ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w tej chwili jest wyświetlona lista uczestników. Ze strony Instytutu Rybactwa Śródlądowego również ta lista uczestników jest w tej chwili wyświetlona na ekranie. I ze strony Polskiego Związku Wędkarskiego Razem w Szczecinie i Koszalinie też widzicie państwo listę uczestników projektu. Ponadto w projekcie uczestniczą prezesi Towarzystwa Przyjaciół Rzeki Inny i Gowinicy i Towarzystwa Przyjaciół Regi oraz Gospodarstwo Rybackie pana Leona Momota. Są to ci panowie w kolejności wymienieni. Szanowni państwo, mamy w Polsce piękne rzeki przymorskie, które są krótsze od Wisły i od Odry, bo o tych zawsze myślimy jako głównych rzekach Polski. I w tych rzekach żyją wspaniałe ryby łososiowate, które rozradzają się właśnie w tych rzekach po pobycie w morzu. Na tarłów pływają do rzek i tam, jeśli nie ma odpowiedniego podłoża, a to jest również przedmiotem projektu, nie mogą się rozradzać. Jeśli nie mogą się rozradzać, bo nie mają odpowiednich warunków, no to mamy automatycznie zanik kolejnych pokoleń. Te rzeki celowo państwu pokazuję. To są naprawdę piękne rzeki na Pomorzu Zachodnim i na Pomorzu. Rzeczywiście w tych rzekach naprawdę jest mnóstwo ryb. Dlatego głównym celem projektu jest stworzenie materialnych podstaw zlewki rzeki Regi do wsparcia naturalnego rozrodu wędrownych ryb łososiowatych, łososia, troci wędrownej, pstrąga potokowego i certy. A te cele szczegółowe to opracowanie procedury wylęgu ryb łososiowatych w górnych odcinkach rzek z wykorzystaniem innowacyjnych przenośnych aparatów wylęgowych z wykorzystaniem pola magnetycznego, opracowanie projektu i struktury tarlic do rozrodu ryb łososiowatych, opracowanie procedur przygotowania materiału biologicznego wyprodukowanego w obiektach akwakultury do zarybień wód otwartych. Następnie opracowanie efektywności procesów trawienia i wchłaniania. Opracowanie innowacyjnych pasz dla ryb łososiowatych przeznaczonych do zarybień wód otwartych. A ponadto badania środowiskowe i biologiczne. Działania edukacyjne obejmujące kampanię edukacyjną, warsztaty, szkolenia, całą społeczność lokalną występującą, żyjącą i w zlewni rzeki Regi w tym przypadku i naokoło. Jeśli chodzi o założenia, to tak, jeśli to państwo przypomnicie sobie, ile osób uczestniczy w projekcie, również zakres tego projektu jest bardzo szeroki, bo mamy zakresem projektu objęte szczegółową charakterystykę i ocenę środowiska, ze zwróceniem uwagi na morfometrię cieków, analizę przepływów, granulometrię dna cieków, chemiczne i fizyczne parametry wód, monitoring ryb wędrownych,
rozmieszczenie i ilość gniazd łososia i troci, analizy efektywności naturalnego tarła, analizy genetyczne do rozróżnienia poszczególnych gatunków troci i łososia, zagrożenia antropogeniczne, naturalne i sztuczne utrudnienia w migracji ryb przed i po tarle, zagrożenie kłusownictwem, losy form postembrionalnych, przeżywalność wylęgu, wzrost na rybku, przydatność badanych cieków do bytowania i odżywiania młodzieżowych form łososiowatych, no i opracowanie stanu technicznego i możliwości przebudowy cieków. Rzeka Rega jest akurat w tym projekcie szczegółowo badana. Widzimy zakreśloną na zielono zlewnię rzeki Regi i od góry na slajdach widzimy górny odcinek środkowy i dolny rzeki Regi. Jak widać, jest to rzeczywiście piękna rzeka. W tej rzece były prowadzone badania. Przede wszystkim skoncentrowaliśmy się na badaniach hydrochemicznych prowadzonych w czterech sezonach: jesiennym, zimowym, wiosennym i letnim od 2018 roku. Były określone czynniki, wskaźniki fizyczne, chemiczne, biologiczne. Ze względu na ograniczenia czasowe, i tak na pewno przekroczymy o parę minut, nie będę tych wskaźników wymieniał, ale jest to kompletna analiza wody w Redze i w całej zlewni. Jeśli chodzi o wyniki, to były tylko przekroczenia azotynów, czyli rzeka jest typową rzeką łososiową, nadającą się do rozrodu ryb, pod warunkiem, że istnieje odpowiednie podłoże na dnie, odpowiednia granulacja podłoża do budowy gniazd. I tą granulacją oczywiście się zajęliśmy. Zbadaliśmy, jak wygląda dokładnie granulacja w wielu punktach zlewni rzeki Regi na takim urządzeniu, które wykorzystuje sita do rozdzielenia substratu. Ten substrat był dzielony na takie frakcje, frakcje kamieni, frakcje grubego żwiru, drobnego piasku i takiego pyłu praktycznie, który występuje na dnie. Jeśli chodzi o wyniki badań, to taką frakcją dominującą był piasek, 62% prawie podłoża. Natomiast pozostałe frakcje to było kilkanaście procent. Czyli podłoże, można powiedzieć, jeśli chodzi o rozród ryb łososiowatych, jest złe, bo ryby łososiowate, troć, łosoś, pstrąg potokowy, budują gniazda. Te gniazda budują jesienią i w tych gniazdach zakopują składane przez siebie jaja. Te jaja wylęgają się na wiosnę. Jeśli nie ma odpowiednich warunków, to znaczy nie ma żwiru, nie ma przepływu wody przez ten żwir, nie ma odpowiedniej ilości tlenu, to piasek, drobniejsze frakcje potrafią po prostu doprowadzić do takiej sytuacji, że wszystkie jaja obumierają, nie są w stanie się rozwijać bez braku tlenu. Stąd też nasze działania w projekcie, oprócz badań zmierzające do zmiany tej sytuacji, wykorzystaliśmy również, oprócz budowy tarlisk, o czym za chwilę powiem i pokażę, przenośne inkubatory z polem magnetycznym, które były umieszczane w górnych odcinkach rzek. Dlaczego w górnych odcinkach rzek? Dlatego, że tam nie ma drapieżników, ponieważ drapieżniki są z reguły w dolnym biegu rzeki, mówię o koniach przede wszystkim, a ponadto tam nie docierają ryby, tarlaki wchodzące na tarło do rzek z morza, ponieważ istnieją różnego rodzaju przegrody, elektrownie wodne, jazy, które uniemożliwiają dotarcie do tych górnych odcinków rzek i odbycie tarła. W związku z czym tarło było robione w sposób sztuczny, a jaja były przenoszone i umieszczane w inkubatorach właśnie w tych górnych odcinkach rzek, aby mogły się ryby swobodnie rozradzać. Sprawdziliśmy oczywiście szczegółową charakterystykę gamet, wykonaliśmy i tak, sprawdziliśmy osłonki jajowe, były one prawidłowe, nie było żadnych zmian. Jeśli chodzi o gamety męskie również, również jeśli chodzi o przebieg rozwoju zarodkowego, po aktywacji ten przebieg embriogenezy przebiegał w sposób absolutnie niezakłócony. Pokażę tylko dość szybko zmieniające się slajdy rozwoju zarodkowego łososia. Ze względu na brak czasu nie będę
ich szczegółowo omawiał. Widać wyraźnie wykształcony zarodek z gałkami ocznymi, wylęgającą się larwę, no i świeżo wylęgniętą larwę troci, która ma duży woreczek żółtkowy, w którym zgromadzony jest pokarm do przeżycia pierwszego okresu, zanim pokarm będzie pobierany. Sprawdziliśmy również, jak wyglądają tkanki, jak wyglądają skrzela. Jak widzicie Państwo, ten obraz jest bardzo prawidłowy. Bardzo proszę pana profesora Zakęsia o przedstawienie tej części prezentacji. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Panie przewodniczący, szanowni państwo, ja miałem tylko tutaj wątek związany z akwakulturą, w związku z tym pozwolę sobie to przedstawić w telegraficznym skrócie, bowiem zarówno percepcja słuchających, jak i mówiących jest już trochę ograniczona, w związku z czym czuję się usprawiedliwiony tą decyzją. Otóż badania prowadzone przez Instytut Rybactwa Świętego w Olsztynie we współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim miały na celu opracowanie procedur przygotowania materiału zarybieniowego troci wędrownej i pstrąga potokowego do osiedlania do wód otwartych. Tego typu działania doskonale wpisują się w proekologiczną i tak zwaną racjonalną politykę zarybieniową, przy czym to jest tak zwana akwakultura prośrodowiskowa, a w tłumaczeniu wprost zachowawczą. Generalnie rodzi się pytanie, jaka jest efektywność zarybień? Przez efektywność rozumiemy tutaj tylko tak naprawdę przeżywalność, czyli ile z tego materiału, który jest wprowadzony do wód otwartych, przeżywa. Jest to czynnik badania efektywności, są wielowątkowe i wiele jest wątków dotyczących przyczyn strat po zarybieniach, przy czym podstawowa przyczyna wiąże się z zastosowaną technologią produkcji. I generalnie w akwakulturze rozróżniamy trzy technologie produkcji i pozwoliłem sobie tutaj to przedstawić na tych trzech zdjęciach. Metoda ekstensywna, stawowa, najprostsza, najbardziej popularna, o tym też był wykład już dzisiejszy. Metoda półintensywna, w której woda jest niezawracana, czyli po prostu jest pobór wody i przechodzi przez obiekt hodowlany. Tutaj widzimy w tle basenu, to jest baseny, to są to środkowe zdjęcie. No i na końcu po prawej stronie najbardziej wysublimowana, wyrafinowana technologia zaliczana, notabene do technologii high-tech, czyli wspomniane już w paru referatach systemy recyrkulacyjne, w których to stosowana jest raczej intensywna produkcja i wykorzystywane są pasze sztuczne. Proszę następny slajd. Proszę Państwa, badania naukowe prowadzone przez wiele lat i co ważne, były one poprzedzone masowymi znakowaniami, wykazały, że efektywność zarybień wód otwartych nie jest tak wysoka. W maksymalnych przypadkach osiąga 15%. 15% na rybku pochodzącego z zarybień może osiągnąć wielkość dojrzałą, ale przeważnie nie przekracza 5%. I największe straty, jak wykazały te badania poprzedzone znakowaniami, a to dla mnie jest bardzo racjonalne i miarodajne i wiarygodne, tego typu właśnie prace badawcze, wykazały, że istnieje jeden krytyczny moment śnięć, strat. Jest to okres tuż po zarybieniu. 2-3 tygodnie decydują o sukcesie zarybienia. Rodzi się pytanie, co jest przyczyną tego faktu. Proszę następne. Otóż są to słabo wykształcone mechanizmy adaptacyjne u ryb hodowlanych. To należy szeroko rozumieć. Brak zachowań antydrapieżniczych. Ryby są podchowywane w obsadach jednogatunkowych, tak naprawdę drapieżników nie widziały, no chyba, że podchowujemy ryby drapieżne, wtedy one są drapieżnikami same dla siebie, ale generalnie w stadzie zachowują się spokojnie. Brak typowych zachowań żywieniowych, bowiem ryby są żywione paszą komponowaną, paszą sztuczną, która zdecydowanie odbiega od pokarmu naturalnego, co skutkuje obniżeniem jakości biologicznej materiału zarybieniowego. O wpływie manipulacji rybami w czasie odłowów, transportu, czy też nieodpowiednich technik zarybień nie będę mówił tutaj w ogóle, przy czym są to również istotne elementy, które wpływają na efektywność zarybień. Proszę następny. Ja
Rodzi się pytanie, jak można poprawić jakość biologiczną materiału zerglingowego. Otóż w zasadzie w praktyce stosowane są dwie metody. Pierwsza metoda polega na szczepieniu, przy czym jest to metoda dopiero rozwijana i w sumie tych szczepionek nie ma za dużo i stosowane są one głównie na dużych farmach strąga tęczowego oczywiście, bo ten gatunek jest głównie produkowany, jeśli chodzi o ryby łososiewate. Druga metoda polega na stosowaniu pasz funkcjonalnych w okresie przedzarybieniowym i ten właśnie wątek poruszaliśmy w naszych badaniach, w naszej pracy badawczej w tymże projekcie. Przy czym stosowane są różne preparaty preparaty stymulujące i jest tutaj cała gama na tym slajdzie, którego nie widzę, czyli to są drożdże, beta-glukany i również zioła. Proszę następny. Tutaj są przykłady właśnie wykorzystania różnych specyfików, które są suplementowane do pasz komponowanych. Jest tutaj wymienione, to przykłady oczywiście, tylko są to różnego rodzaju preparaty roślinne, zioła, również przyprawy są wykorzystywane. Również substancje syntetyczne, takie jak lewamizol, no i drożdże. I te drożdże i substancje drożdżopochodne, one chyba odgrywają tutaj największą rolę i one były wykorzystywane również w naszych pracach badawczych, przy czym my stosowaliśmy preparat wyprodukowany i wytwarzany w Instytucie Rybactwa. Nazywa się on Bioimmuno. Z powodzeniem był on stosowany w przypadku karpia, jak i pstrąga tęczowego i chcieliśmy stwierdzić, czy może być również stosowany w przypadku tych dwóch form, bo to jest jeden gatunek, czyli dla pstrąga potokowego i troci wędrownej. Otóż co się okazało, nie będę pokazywał, nawet nie ma tutaj wyników konkretnych, okazało się, że jeśli chodzi o warunki kondycyjne, to żywienie tego typu paszami nie wpływa ani negatywnie, ani pozytywnie, czyli można powiedzieć jest ok. Natomiast stwierdziliśmy bardzo pozytywny wpływ na odporność, przy czym chodzi tutaj głównie o wskaźniki białokrwinkowe. I na przykład analizowaliśmy aktywność enzymu mieloperoksydazy, która jest charakterystyczna dla granulocytów i monocytów i stwierdziliśmy, że stosowanie tych suplementów w dodatku bioimmuno istotnie poprawiała aktywność tych enzymów, co skutkowało zwiększeniem odporności. Proszę następny. Następny wątek żywieniowy, który poruszaliśmy. Tak jak już wspomniałem, ryby w warunkach naturalnych odżywiają się pokarmem naturalnym, muszą migrować, są to migrówki dobowe czy też migrówki okresowe i naprawdę jest duży wydatek energetyczny na zdobycie pokarmu. Natomiast w warunkach hodowlanych ten pokarm po prostu spada z karmnika. Proszę następne. Tutaj na tym lewym zdjęciu właśnie to jest jeden z basenów, który używaliśmy do podchowu. Widać karmi. Ta ścieżka po środku to jest ścieżka pokarmu, który sypie się, taśma się zsuwa i po prostu pokarm sypie się przez 24 czy 12 godzin, w zależności jak ustawimy, do zbiornika z rybami. To jest to urządzenie, nazwijmy ten zbiornik przykryty siatką. No i takie warunki zupełnie odbiegają od tych warunków naturalnych, bowiem pasza sztuczna, która przypomina, jak ktoś nie widział, nie był na farmie, granulowaną kawę powiedzmy, no wpada do basenu, nie ucieka, tak jak żywa ryba. Ma inne cechy sensoryczne, takie jak zapach, smak, no i oczywiście wartość energetyczna, bo wartość energetyczna paszy jest około 6-krotnie wyższa niż pokarmu naturalnego. Dlatego wprowadziliśmy zróżnicowanie diety w okresie przedzarybieniowym i stosowaliśmy żywy pokarm, albo wyłącznie, albo w wariancie mieszanym, czyli pasza sztuczna komponowana razem z narybkiem. I to, co nas ciekawiło, to czy ryby, które od kilku pokoleń, te, które mieliśmy w doświadczeniu, to były chyba 4 czy 5 pokoleń, nie widziały żywego pokarmu, nadal mają zachowany instynkt drapieżnika i będą pobierały narybek, który będzie im zadawany do basenu. Okazało się, że w przypadku troci i pstrąga tak było, z czego się oczywiście bardzo ucieszyliśmy, chociaż na początku mieliśmy, muszę przyznać, duże wątpliwości, bowiem nie jest to takie oczywiste, jeśli chodzi o ryby. W przypadku suma europejskiego na przykład zupełnie to wygląda zupełnie inaczej. Także ten wariant przystosowania nam się bardzo udał. To nie jest bałwochwalstwo, było naprawdę, proszę
wierzyć, przy czym wystarczył dwutygodniowy okres, żeby ryby w 100% przeszły na odżywianie pokarmem naturalnym, czyli takim pokarmem, który spotkają w warunkach naturalnych. Następny proszę. I ostatni wątek, który analizowaliśmy, to badaliśmy efekt znakowania ryb, bowiem jak już puścimy, musimy potem stwierdzić, czy to była ta nasza ryba z zarybień, czy na przykład ta już z rozrodu naturalnego. I stosowaliśmy znaczki PIT, czyli pasywne zintegrowane transpondery, które są, no chyba wszyscy znają, słyszeli o chipach, o PITach, a jako ciekawostkę powiem, że ten system został wymyślony dla ryb w latach 80. w celu migracji wędrówek łososi pacyficznych. I tak się rozprzestrzenił, że teraz praktycznie jest używany u wszystkich zwierząt, łącznie z człowiekiem od kilkunastu lat. Jakie były efekty pitowania? Proszę następny. No tutaj czytnik taki najprostszy się wyławia, proszę. No i tutaj kilka zdjęć ze znakowania, zawsze takie próbne usypianie, bo to jest jednak zabieg dość inwazyjny. Musieliśmy ryby wprowadzać w stan anestezji. Próbne takie usypianie jest prowadzone, tutaj dlatego ta ekipa stoi z takim zainteresowaniem, patrzy w pojemnik z wodą. Po prawej stronie na czerwonym tle to są trocie lub strągi bardzo podobne. Ja ich nie rozróżniam, chyba nikt nie potrafi rozróżnić do pewnej wielkości, bo jest to ten sam gatunek, tylko różne formy. Na lewym dolnym jest znakowanie, wprowadzanie pita, na prawym pobieranie krwi, bowiem analizowaliśmy wskaźniki hematologiczne, biochemiczne, immunologiczne, nawet ich tutaj nie wymieniam, cała gama, jak wpływa i to odżywianie wcześniejsze, i dostosowanie, stosowanie pasz funkcjonalnych, jak i stosowanie implantacji nadajników pitowych, jak wpływa na obraz, na cały stan zdrowotny. I okazało się jednym zdaniem, że krótkoterminowy efekt negatywny występuje, ale po 7 dniach praktycznie wszystko wraca do równowagi i te wskaźniki nie różniły się od tych notowanych u grup kontrolnych. Następny proszę. I bardzo proszę pana doktora Kasprzaka o przedstawienie tej części następnej prezentacji. Dziękuję bardzo panu profesorowi Zakajsie. Udział, czyli udział Zakładu Ichtiologii i Biotechnologii w Akwakulturze SGGW. I nasz udział w projekcie tak naprawdę polegał tutaj na wspieraniu pana profesora Zakęsia dodatkowymi analizami w ramach dwóch eksperymentów żywieniowych, które zostały przeprowadzone właśnie na wspomnianych wcześniej pstrągu potokowym i troci wędrownej. Tutaj może zgubił się trochę po drodze schemat tak naprawdę tych dwóch eksperymentów. Ja tutaj tylko symbolicznie chciałbym państwu pokazać jeszcze, jakie dodatkowe analizy my wykonujemy u nas na przykładzie histologii. Ja to dziękuję panie profesorze, to poproszę tak naprawdę już następny slajd, bo to jest podstawowa metodyka histologiczna, jaką tutaj chciałbym w pierwszej kolejności tak naprawdę dzisiaj przedstawić. I na pierwszy rzut oka może dużego wrażenia, bo to jest jedno z podstawowych barwień histologicznych. Śledzion badanych pstrągów. Śledziony, które są ogólnie pod względem histologicznym narządem rzadko badanym u ryb i dosyć mocno można powiedzieć, że słabo poznanym. Także tutaj ten nasz aspekt pracy oprócz badania no, dokładnie tego doświadczenia i tych dwóch doświadczeń może także przyczynić się jeszcze do rozwoju metodyki histologicznej, bo tak naprawdę nie spotkałem się w przeglądzie literatury z podobnymi obserwacjami, a są to obserwacje dotyczące centrów melanomakrofagowych, które tutaj w tym obrazie histologicznym są tymi czarnymi skupiskami kropek. Melanomakrofagi są jednymi z komórek układu odpornościowego o w dalszym ciągu dosyć słabo poznanej funkcji. I tutaj zarówno w przypadku pstrągów potokowych, poproszę jeszcze tylko dalej następny slajd, tak samo i w przypadku troci wędrownych, tutaj w grupach oznaczonych z tymi plusami, tam była pasza eksperymentalna wzbogacona preparatem bioimmuno, czyli dokładnie tym preparatem, o którym profesor Zakęś wspominał, i pasza komercyjna wzbogacona o immunostymulant,
tegoż samego producenta, który no, skład jest nieznany, oni deklarują, że jest to immunostymulant. I tak się właśnie złożyło, że nie, teraz poproszę następny slajd. Może nie wygląda to tak ładnie na pierwszy rzut oka, ale już po analizie morfometrycznej, bo my tutaj u nas w zakładzie dokonujemy wszelkich możliwych pomiarów preparatów histologicznych, no wyszły całkiem ciekawe informacje. Mianowicie rozmiar centrów melanomakrofagowych znacząco został, poszedł w górę w przypadku ryb żywionych paszą wzbogaconą o preparat bioimmuno. Także w przypadku tutaj troci wędrownej to jest nawet ponad dwukrotnie. I patrząc też na powierzchnię całej śledziony, przekrojów śledziony zajmowaną ogólnie przez melanomakrofagi, to też znacząco widać no, bardzo duży wzrost, nawet jeżeli nie w pełni istotny statystycznie, tych jakby na całej powierzchni zajmowanej przez te komórki, co na pewno świadczy o też istotnym efekcie immunostymulującym, jaki zaobserwowano no, przede wszystkim u ryb po 2 tygodniach żywienia. Po 4 tygodniach z wyjątkiem tutaj pstrąga potokowego, u którego tak jakby troszeczkę ten efekt nie był opóźniony i dopiero po 4 tygodniach te centra były większe, ale patrząc na całą powierzchnię zajmowaną przez te komórki, to tak naprawdę widać, że ten efekt po 2 tygodniach był silniejszy, ale preparat bioimmuno tutaj eksperymentalny wykazał się jakby no, lepszym pobudzaniem, zwłaszcza w przypadku pstrąga potokowego. Poproszę dalej. I dla jakby skontrastowania przykładowe inne analizy przy pomocy najbardziej podstawowego barwienia histologicznego. W celu skontrolowania, czy też to żywienie, nie, owszem, stymuluje układ odpornościowy badanych ryb, ale czy też negatywnie nie odczuwa się, nie odbija się na ich zdrowiu. I chociażby wątroba jest takim dobrym narządem dla badania efektu pasz komercyjnych, bowiem często obserwujemy pojawiające się stłuszczenie hepatocytów, czyli komórek wątroby, co w tym podstawowym obrazie histologicznym objawia się takimi większymi, niewybarwionymi obszarami. I teraz znowuż poproszę następny slajd. Przeliczając, znowuż no, dokonując masy pomiarów, tutaj wyraźnie widać, że pomiędzy 2. a 4. tygodniem eksperymentów powierzchnia wakuoli lipidowych w komórkach znacząco wzrosła. Także też jest to kolejne wskazanie, że akurat stosowanie takiego reżimu żywieniowego dosyć intensywnego dla tych ryb, no lepiej żeby było krótsze, bo potem może dojść do zbytniego stłuszczenia, co też może się odbić negatywnie na kondycji tych ryb. Aczkolwiek ciekawą też jeszcze rzecz zaobserwowaliśmy, że ten preparat immunostymulujący komercyjny znacząco spowolnił ten proces otłuszczania. Także no jest to ciekawa informacja i też właściwie nie spotkałem się jeszcze z czymś takim wcześniej w literaturze. I jeżeli mogę poprosić dalej, dokładnie symetryczne wyniki dla drugiej formy salmotrutta, czyli dla dokładnie to samo, żeśmy uzyskali. Też obniżenie wartości stłuszczenia w tych komórkach. Także poproszę dalej, bo tam jest tak naprawdę tylko schematycznie ujęte wyniki. Można poprosić, panie profesorze, dalej? Ja zmieniłem. Nie wiem, dlaczego nie widzę. A to nie wiem. A właśnie. Są dalej pstrągi potokowe tabelka, więc się zastanawiam. Nie, już mam nawet... Aha, to coś się zatrzymało. Nie wiem, mam jak u państwa to wygląda. Nie, no w każdym razie tak naprawdę ja chciałem, jeżeli nie ma już tak naprawdę zbytnio czasu, nie podsumować tak zbiorczo razem z wynikami pana profesora Zakęsia nie z tego eksperymentu, a także z eksperymentu drugiego, w którym właśnie badany był jakby chęć ryb, które wykluły się i cały czas żyły tylko i wyłącznie w podchowalni. O, teraz przeskoczyło. Nie, tutaj teraz przeskoczyło. Ten efekt, tak, ten efekt immunostymulujący tutaj po 2 tygodniach jest, no był wyższy, zwłaszcza dla preparatu bioimmuno, tak, otłuszczenie zwiększyło się znacząco po 4 tygodniach w porównaniu do wyniku po 2 tygodniach, no i jeszcze ten
intrygujący efekt immunostymulantu Focus Plus, obniżający, znaczy spowalniający akumulację lipidów w hepatocytach został zaobserwowany. I jeszcze mogę poprosić następny slajd, to już będzie mój ostatni. I tutaj no, wykazaliśmy niewątpliwie ponad wszelką miarę, że dwa tygodnie zapewne maksymalnie jest tutaj tym optymalnym okresem przed właśnie zarybianiem, że ten okres wystarcza, nawet jest lepszy dla immunostymulacji badanych ryb, a potencjalnie w przyszłości moglibyśmy jeszcze zaproponować badania na przykład nad skróceniem tego jeszcze okresu żywieniowego, co oczywiście będzie korzystniejsze też i ze względów komercyjnych i praktycznych, i może też połączenie immunostymulacji na przykład z pobudzaniem ryb do pobierania pokarmu naturalnego. Także wiele tutaj ciekawych obserwacji, a nie jest to jeszcze bynajmniej koniec naszych analiz, jeszcze bardziej zaawansowane immunohistochemiczne nas czekają. To tyle z mojej strony. Dziękuję Państwu serdecznie. Bardzo dziękuję panu doktorowi. I jeszcze na koniec, proszę Państwa, pokażemy, jak budowane były tarliska, miejsca, gdzie mogły rozradzać się łososie, gdzie mogą się rozradzać. To są tarliska, które mają kilkaset metrów. Są budowane przy użyciu ciężkiego sprzętu, jak Państwo widzicie. Później ten teren musi wrócić do takiej formy, że wygląda, że jakby w ogóle nikt tam nie jeździł nigdy żadnym ciężkim sprzętem. Natomiast wykonanie tarlisk to jest ciężka praca zarówno sprzętu, jak i normalnie ciężka praca fizyczna, aby tarlisko wyglądało w rzece właśnie w taki sposób, jak Państwo widzicie. Przy czym brzeg musi wyglądać, jakby nigdy nic się nie działo. Jeszcze inne tarlisko, tych tarlisk, które tu zbudowanych kilkanaście reguły zawsze. To są ujęcia różnych tarlisk, które Państwu pokazujemy, z odpowiednią granulacją właśnie taką, żeby ryby łososiowate mogły tam zbudować gniazda, czy zakopać po prostu w tym żwirze składane przez siebie zapłodnione jajeczka. W projekcie wykorzystywany był również skaner, który skanuje ilość ryb wpływających do rzeki. To pozwala na oszacowanie ilości ryb przemieszczających się w rzece. To są dane przykładowe tylko z przepławki. Od września do grudnia, jak przemieszczały się ryby łososiowate, łososie i trocie w sztukach. Widać, że największa ilość przemieszczała się w październiku. Jeśli chodzi o wymiary tych ryb, bo każda ryba jest fotografowana i można określić gatunek, rozmiar. Najwięcej było osobników w przedziale około 70 cm. No i w przedziale dobowym najwięcej ryb wędrowało o 5 rano i o 5 po południu i w samej północy, czyli 5, 17, 24, czyli ten ciąg ryb wpływających do rzeki, przemieszczających się w górę rzeki, nie jest taki sam w ciągu całej doby, a właśnie o tych godzinach największy. W ramach projektu prowadzone były również warsztaty, szkolenia zarówno dla młodzieży i są prowadzone, jak i dla całej społeczności z różnych miejscowości, z Lewni, rzeki, regii i okolicznych. I spotyka się to, muszę powiedzieć, z bardzo dobrym odbiorem przez społeczność, która mieszka w tym regionie. Jeśli chodzi o podsumowanie projektu, to te działania podjęte w projekcie powodują wzmocnienie populacji ryb łososiowatych, co przekłada się na rzeczywiste zapotrzebowanie gospodarcze i społeczne regionu, poprzez utworzenie funkcjonalnych tarlisk dla ryb łososiowatych i minogów, wdrożenie innowacyjnych przenośnych aparatów wylęgowych z wykorzystaniem pól magnetycznych, przygotowanie materiału biologicznego wyprodukowanego w obiektach akwakultury z wykorzystaniem innowacyjnych diet funkcjonalnych wraz z oceną procesu trawienia i wchłaniania tych pasz, działania promocyjne przyczyniające się do wzrostu zainteresowania przez lękarzy żywą regą, zaangażowanie mieszkańców regionu w problematykę projektu oraz odpowiednie przeszkolenie i cykle warsztatów edukacyjnych zapewniają kontynuację i zapewnią, jesteśmy przekonani, kontynuację podjętych działań w kolejnych latach po zakończeniu projektu.